Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest The Taumaturge, The Framaturg, The Taumaturge, nie wiem jak się ta gra nazywa, jest to nowiuteńka gra, premierę miała no, z mojej perspektywy wczoraj, bo dzisiaj jest 5 marca, z waszej perspektywy z 2 tygodnie temu zapewne, bo to będzie wychodziło po drugim dodatku do GTA 4, wiem, że mówiłem, że będzie GTA 3, ale cholerną ochotę miałem na tę grę, więc sobie nią gramy, a potem lecimy z GTA 3. Gra od polskiego studia Fool's Theory. Zrobili taką gierkę jak Seven. Co do ustawień moich. No wszystko na ultra. Generowanie klatek. I co? O, język polski mamy. Mam nadzieję, że... o, właśnie. Zrobiłem powiększony tekst. Bo wydaje mi się, że to będzie dużo lepsze. Nagość jest wyłączona. No bo pan YouTube by mi tego nie ten... nie chciał. No i co? I sobie zaczniemy. Widziałem, tam są trzy poziomy trudności. Ale nie wiem, co to będzie. Taumata to słowo wywodzące się z greki. Oznacza cuda. Taumaturg lub też Tempermanta to ktoś zdolny do odkrywania sekretów ludzi i miejsc. Rozpoznaje skazy, czyli piętno odciśnięte na ludzkiej psyche i może je zeń wydobyć na powierzchnię. Czy jest zatem lekarzem dusz? Nie da się w pełni pojąć istoty bycia Taumaturgiem. Dobra, Taumaturgiem będę mówić, ok? Nie rodząc się jednym z nich. Ok. Gramy sobie panem Wiktorem Szulskim, co będzie chyba przedstawione. Jesteśmy ogólnie Polakiem. Historia dzieje się w 1905 roku, w dużej mierze w Warszawie, okupowanej przez Carat Rosyjski. My teraz chyba jesteśmy bardziej gdzieś właśnie w Caracie Rosyjskim. I z tego co pamiętam, bo to jeszcze było w demie, które ogrywałem i dlatego się zajarałem tą grą. Ale nie tylko się zajarałem tą grą dlatego. Dobra, ja się zamknę, pogadamy później, bo tu jest zajebisty soundtrack. Naprawdę, zajebiście mi się podoba ta muzyka. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. No, nie wiem, czy już skończyła, czy mogę mówić. Generalnie... mega mi się podoba ten koncept tego, że mamy takiego swojego stwora i jesteśmy trochę z nim połączeni. To jest trochę podobne. Trochę podobnie było w Beyond Two Souls. Taka gra od Quantic Dream. Bardzo fajna. Może nie najlepsza, ale fajna. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you.
What's your message? Najpierw sobie z niego zakpij. No właśnie, bo to jest to samo, co było w demie, ten początek, tak jak widzę. Będziemy szukać pana Rasputina. Ja wtedy sobie zakpiłem z niego, a teraz podyktujemy mu wiadomość. Nie będę niemiły. Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Pozdrowuj moją siostrę. Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know, I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Okej. Okay. O, bąkaniec, to jednak mogłem cię zwyzywać. Dobrze, no. Poruszamy się w ten sposób. Gierkę całą będziemy obserwować też w ten sposób. Nie wiem, czy mogę sobie jeszcze z nim pogadać? Chyba nie. Aha, mogę się wsadem posuwać. To super. Okej, okay. Tu mamy list. Jeśli ktoś by chciał, to proszę sobie przeczytać. Chociaż ty, a w sumie będę to czytał, to może być ciekawe. Drogi Antoni, czuję jakby od twojego ostatniego listu minęły wieki. A może to tylko zima sprawia, że wszystko co dobre i ciepłe zdaje się odległe. Jak się domyślasz, życie ze słońca mnie nie rozpieszcza. Lata temu zostałem wyrwany z ojczyzny i posłany na obcą ziemię wśród obcych ludzi, żeby walczyć pod rosyjskim sztandarem. A dziś co? Dziś żyję wśród ludzi, którzy mnie nienawidzą, tracę zdrowie i zmysły uprawiając ziemię, którą użyźniłem krwią i ciałem jej synów. I nie mogę stąd odejść, nie mogę przestać wspominać. Jedyną ucieczką zdaje mi się śmierć. Proszę pomóc się za mnie, Konstanty. P.S. Nie sądzę, żeby cenzura przepuściła ten list, ale jeżeli się udało, to proszę powiedz Anielce, że myśl o niej była mi osłodą aż do samego końca. Okej. Okay. Ciekawe, czy się zobaczą. Okej. Okay. I za znajdywanie tego zgarniemy doświadczenie. To jest spoko. Drogi Janko, proszę cię, skończ z tym ziemiańskim snobizmem i słuchaj, co do ciebie mówię. Czasy się zmieniają, nie można już polegać tylko i wyłącznie na posiadanie majątków. Chłopi nie są już tacy jak kiedyś, wcale nie wiadomo, jak się sprawy w najbliższych latach potoczą. Wystarczy popatrzeć, gdzie się człowiek nie odwróci, to słyszy o buntach i partyzantkach chłopskich, które z wydłami na panów idą. Trzeba się zabezpieczyć. Mieć coś na boku, jakiś interes, który pozwoli nam godnie żyć. I dlatego mówię ci po raz ostatni, idź do banku w Tiflis i weź pożyczkę pod zastaw połowy naszego majątku na Kaukazie. Zainwestuj w interes naftowy w Baku, linia kolejowa już tam dociera. A świat potrzebuje nafty, trzeba działać. Wysyłam wszystkie dokumenty i upoważnienia. Nie zwlekaj dłużej, pozdrawiam, Lew. Lew Trocki? Nie no. Dobrze, tak. Właśnie, mamy tu coś takiego jak percepcję, która nam wskazuje, gdzie mamy iść. Tak sobie pstrykami ten duszek chyba nam pomaga. Mamy inwentory, tak? Tu mamy do siebie klucz na poki? Nie wiem, o co chodzi. Mój grimoire, nigdy się z nimi nie rozstaje. Pieniądze. Majątek syna marnotrawnego. Rewolwer, to się zawsze może przydać. Paszport Imperium Rosyjskiego umożliwia przemieszczanie się poza granicami i wewnątrz kraju. Dobrze. My tutaj cosik mamy jeszcze, okej. Okay. Wiem, że tam w jakiejś deluxe edycji były jakieś stroje. Mamy mapkę, spoko. Taumaturia, o! To temu będziemy się przyglądać. Mamy upyra, widzę, jakieś inne duchy też są. Mamy siła wymiaru serca, umysł, czyn, słowo, spoko. A! Mam jeszcze takie rzeczy. Ja szczerze przyznam, że
Jak grałem w demko, wiele ludzi ma skazy, ale tylko taumaturgowie są świadomi ich istnienia. Są one rysami na osobowości, które rodzą się w wyniku burzliwych doświadczeń. To do nich lgną salutory i to one pozwalają młodym taumaturgom zawrzeć pakt z ich pierwszym salutorem. Twoją skazą jest duma. Jeżeli będziesz ją pielęgnować poprzez wykonywanie odpowiednich wyborów, z czasem wpłynie na bieg wydarzeń. Okej. No ja wrodzona skaza. To ona wpędziła mnie nieraz w kłopoty, ale też czasem pozwoliła ich uniknąć. Jest integralną częścią mnie, za tą skazą podąża upyr. Zwiększa siłę wymiaru serca o tego. Aha. Okej. Okay. Spoko. I mamy upyra. Liberum veto. Fajnie. Dobrze, no tu mamy opisy świata. No, no myślę, że to będziemy sobie na bieżąco dowiadywać się. O, proszę. Dobrze. Musimy odszukać cudotwórcę we wsi. Jesteśmy na Zakałkaziu, czyli no, troszeczkę do tej Polski mamy. Dobrze, to ja wiem, że jest tu percepcja, ale co chciałem powiedzieć? Ciepły kubrak. Czekaj. Ej, ale tu jest taka pikseloza. Mogę przybliżyć? Mogę. No. Gierkę zrobiło studio Fuse Theory. Czyli oni zrobili jeszcze taką grę jak Seven, The Seven Long Gone i, co najważniejsze dla każdego Polaka, będą odpowiedzialni za remake pierwszego Wiedźmina. Więc ja jestem w stanie czekania mocnym i w stanie hype'u. No. I dlatego też zainteresowałem się tą grą. Grałem troszkę w demo, spodobał mi się koncept, mam nadzieję, że będzie super. Na Metacriticu ma chyba 75, więc nie ma źle. Harold Tyfilski. Dobrze, że nie Tyfilis. Tragiczne wydarzenia 20 sierpnia rzuciły cień na miasto Tyflis, które odtąd pogrożone jest w żałobie. Wczorajszy wiec, podczas którego zamierzano przedyskutować postulaty reform przedstawione przez ministra Aleksandra Bułygina, został brutalnie przerwany. Aha, dobra, przepraszam. Bo tak się zastanawiam, jak został brutalnie przerwany. Dobra. Przez oddziały kozaków, które wpadły do gmachu zarządu miejskiego. Uzbrojeni wtargnęli do sali obrad. Powstał rwetes. W zamieszaniu kozacy pozbawili życia 60 osób. Ranili natomiast ponad setkę. Lud jest wstrząśnięty, niezmieszany. Kolejnym przejawem niesprawiedliwej agresji wobec narodu gruzińskiego mówi się, że kolejne masowe strajki są nieuniknione. No, wiecie, trzeba też pamiętać to, że z naszej perspektywy, no bo wiemy, co się tam wydarzyło później, no to za, tu jest 1905, no to 12 lat później wybuchła rewolucja, tak? Okej, tam nie mogę, czyli ta mapeczka jest mocno ograniczona, muszę pogadać z woźnicą. Okej, chciałem sobie poszukać czegoś, ale nie to. Hello. Nie, ale zajebista jest ta herbata. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Mm-hmm. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? No, wsiadamy, pewnie. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Przydatną radą na przy... No kurde, nie dam rady. Za szybko. Oj, coś się teksturki nie doczytały. No już są. No cóż, no studio nie jest największe, no to też nie... Ciężko oczekiwać dopracowania w każdym calu. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square. Up the steps. They'll tell you where the preacher's at.
or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Okej, okay, thank you. No odpocznij sobie, zasłużyłeś. Dobrze. W sumie, wiecie co, ja włączę, żebyśmy... To przy starych grach to myślę, że to nie ma znaczenia. No to wiadomo, że na RTX 4070 Ti to wszystko mi pójdzie. Ale za chwilę powinien się nam włączyć licznik klatek w lewym górnym rogu. Będziemy mieli... Aha, tu nie mogę wyjść. Okej, okay, co to za chłop, co książkę nosi? No słuchaj, czekaj, tu jest gospoda, a tu jest co? A tu jest zamknięte. O, czekaj, a co to? To może nam dodać expa. No dokładnie. Amulet ochronny, zrobiony ze sznurków, patyków i piór, ma ochronić mieszkańców przed wpływem mocy nieczystych. Dobra, spoko. Słyszałem, że klątwy rzucać umie, ale kto? Ciepły kubrak, tutaj ten, tu jest jakiś liścik, przeczytaj. Proletariatis Brzola. Przepraszam, takie trudne nazwy muszę wymawiać powoli. Nadchodzi dzień, kiedy lud zrzuci znienawidzone okowy za jednym zamachem. Francja czy Rosja w końcu? Nieważne. Mężnego ramienia, zahartowanego pracą i walką z niedolem pozbędziecie się znienawidzonego caratu. Wydarzenia z ostatnich dni, wciąż tak bolesne dla tak wielu, niech będą jak żakiew, która roznieci płomień sprawiedliwej rewolucji. Wystarczy kilka osób, które podniosą dumnie głowy i porzucą swe zajęcia, by płomień stał się pożogą, pochłaniającą ciemiężce i oczyszczającą nasze ziemię. Już zresztą to się dzieje. Robotnicy w największych miastach przygotowują się do działania. Również lud wiejski czynnie włącza się do walki. Czeka nas teraz godzina próby. Nie traćmy więc ducha. A tak w ogóle, to na jakim ja poziomie trudności gram? Tak, mogę sobie zapisać. Save. Damy sobie tak. Kurde, w ogóle nową klawiaturę wziąłem. Znaczy nową jak nową, bo pół roku przeleżała w szafie jak mniej więcej. Czekaj, dostępność? Nie, rozgrywka. O, poziom trudności wyzwanie, popularny, zbalansowany. No to grajmy na tym wyzwaniu. Najwyżej będzie trudno. Ale to nie szkodzi, dobrze. Z tobą mogę pogadać? A tutaj coś mogę? Nie. Okej. Okay. O, piosenka. Mulcher, we're here to keep order and that don't come free. It's getting colder, so the price is getting higher. Hey, ty! Nice boots. Are they warm? Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. I got to sort out formalities with this tourist. Is your znami? We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Hey, podoba mi się. O, FPS-iki za tak poleciały w dół. Wrogów widnieje na paskę. Okej, okay, to ja wiem jak się walczyło, pamiętam tę walkę. Skupienie, skupienie 2. Dobra, ale na czym polegało skupienie? Dobra, stajemy do walki. I tak, mamy szybki atak, mamy planowany atak. I to jest wolny. I to było w turach, coś jak dobrze pamiętam, tak? A ja bym tego zaatakował, bo ten ma nóż i wydaje mi się, że on może mi... Chociaż czekaj, jakbym temu przysadził dobrze, to byłbym w stanie na raz zaciukać. No, generalnie koncept tej walki mi się nie podoba, że wiecie... O, dobrze weszło! Dobrze weszło! Że wiecie, nie ma jakiejś szansy na unik czy coś. Właśnie, kolejka działań. Percepcja pozwala ci przewidzieć działania wrogów, żeby dowiedzieć się, co planują, oraz unik kolejka działań znajdującą się na górze ekranu. O, tego szukałem. Każda umiejętność ma swoje tempo, wolniejsze umiejętności są podrażniejsze, a wymagają przedkodowania. Stwarza to ryzyko, że wróg zaatakuje cię pierwszy. Okej. Okay. Tylko właśnie, pytanie, czy jest jakaś szansa właśnie na takie ogłuszenie, czy coś? Dobra, zakładam, że będę przed nim. Dobrze, za 13. No to chłop prawie nie żyje. To teraz z szybkim atakiem go dziabniemy. I powinien być finish. No. O, i bijem level. Wygraj potyczkę w nie więcej niż 6 rund. Ruski jest right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. No i spoko. Słuchaj, co do twórcy w tym. Ale dobra, co się gapi? A ja się nie gapi. O, piesek, pogłaszcz. Good boy. Good boy.
Spoko. Rozwijmy sobie postać. Punkty taumaturgii. Na okładce gry wydają dostępne punkty taumaturgii, które możesz wydawać na drzewko, kupuj obejrzenie umiejętności, doskonale swoje moce w obrębie dowolnego wymiaru oraz poluj na salutorus, pozwoli ci na dalszy rozwój. Okej. Okay. Wierzę słowo, to ulepszenie może wykorzystanie z percepcji w wymiarze czyn. Umysł, serce. Co to daje? Daje 60% szans na zadanie podwójnych obrażeń. To ulepszenie wydaje, dodaje punkt do wymiaru serce. Ty atak na wrogę zadał mu maksymalne możliwe obrażenia. Okej. Okay. I tu mamy dalej tego upyra. Daje 60% na spowolnienie. Przywraca ci skupienie równe 3. Obniża skupienie celu dodatkowo o 1. Jeśli wrogie jest pod wpływem stanu cierpienia. Mieć brutalności, zwiększa obrażenie następnego ataku salutora o 50%. Psychiczna obrona sprawia, że zawsze otrzymasz obrażenie. Że zamiast otrzymać obrażenie, utracisz skupienie w przeliczeniu 4 do 1. Dajesz 50% szans na przerwanie zaplanowanego działania wroga. Okej, okay, to jest coś fajnego. I to też jest coś fajnego. Więc ja bym sobie poszedł najpierw w to. Tylko czekaj, ja rozumiem, że mam oba, tak? Ulepszenie umiejętności. Każda umiejętność może zostać ulepszona. Umieć ulepszenie w wyznaczonym miejscu na ikonie umiejętności. Każde ulepszenie zajmuje określoną przestrzeń. Decyduj mądrze. Ok. No. Myślę, że jak walnę już taki potężny hit i on będzie jeszcze zdublowany. A 60% to nie jest tak mało. Naprawdę. Tutaj sobie troszeczkę nakarmiliśmy tego, dumę. Rozumiem, że duma, w sensie, że te cechy są cechami postaci, które dodatkowo wpływają na nas, jako tak. Dobrze. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że w demie było mniej tych rzeczy. Ja też tego tak nie zbierałem, bo stwierdziłem, że nie chcę sobie spoilerować. Dobrze. Wieści z Erywania. Jak donoszą nasi korespondenci, nowo mianowany generał gubernator prowincji erywańskiej, książę Napoleon Louis Joseph Jeronimo Bonaparte przybył właśnie do miasta. Najwyżsi urzędnicy dokonali uroczystego powitania. Następnie odbyła się kolacja z udziałem przedstawicieli najznamienitszych rodzin Erywania. W kolejnych dniach planowano przemówienie generał gubernatora do mieszkańców miasta. No dobrze. Dobrze, dobrze, pochwalony. Ja wiem, tutaj jest pan uzdrowiciel, który jest panem Rasputinem. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? Yeah. I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and you expected a thinking simpleton. An illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings. Even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Thaumaturge. Where are you coming from? I'm from Warsaw. So, from Russia? Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Victor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove your thaumaturge, and I'll hear what you have to say. What would you like me to do, sir?
I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. To moje gówno. Sznur modlitewny. Wysłużony sznur modlitewny z 30 wypełnionych węzełków. Pochająca ze sznura gorliwość impregnuje popełne lepiej niż łys silnych palców właściciela. Przedmiot pulsuje mieszanką błękitnego uniesienia, purpurowej pasji i grafitowej zawziętości. Dotyk sznura pali, ale również przyciąga. Ślad pewny Rasputin. Wyciągnij wniosek. Życzenie Rasputina. Rasputin ma w sobie magnetyzującą gorliwość i pasję. To człowiek o przyciągającej osobowości. Silny i zawzięty, za którym łatwo podążyć. Trzeba tylko uważać, by się nie poparzyć. Płomieniem jego żarliwości. Mhm. Co mam pod X? A! Okej, spoko. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Bardzo fajna jest ta opcja, że można sobie sprawdzić, co się powiedziało. Spostrzeżenia są informacjami, które zdobywasz wchodząc w interakcje z ludźmi i przedmiotami. Spostrzeżenia składają się w wnioski, źródła cennej wiedzy o świecie i wydarzeniach, które pomogą ci w różnych sytuacjach. Szkoda, że to akurat nie jest po polsku, ale... no dobra, to wiemy, że percepcja na przedmiotach, zostaje ślad osobowości. Przyjmuje formy nieznane, widzisz go po raz pierwszy, znajomy, widzisz go znowu, ale nie masz pewności do kogo narazi. Pewny, dokładnie wiesz, kto go zostawił, czyli ten będzie do Rasputina. Ślady ujawnią się tylko wtedy, kiedy zdasz test percepcji na przedmiocie. Let's take a look around. Mhm. Tu coś jest. Damn it. Ta mała siła wymiaru słowo. Okej. Tu coś jest. Who would have thought thou has such layers of passion within him? Ozdobny modlitewnik w rycie prawosławnym wibruje przyciągłym jękiem rozkoszy, dotkiem jedwabiu, zapachem dworskiego pudru. Jest jednak to, co miękkie i ciepłe przeżywają również ciernie. Przeszywają również ciernie zbliżającej się rozłąki i tęsknoty. Za mało siła wymiaru czyn. Ślad pewny Rasputin, okej. Okay. Zrobimy takie pokłady namiętności. Za maską uzdrowiciela kryje się o dziwo wybitny kochanek, uzależniający od siebie kobiece serca i ciała. Może to jedna z jego uzdrowicielskich metod? A może, może. Mhm. A znajdźmy coś pod siebie, bo ja tam miałem chyba w serce poszedłem, tak? Czy to jest wszystko? A, to jest wszystko. No dobra. Panie Rasputin. Careful you don't get achy feet. You're not too worn out. You look a little peaked. Any moment now. I have all day. No co jest ty? Przecież... No mam tu przedmiot Rasputina. O co chodzi? Ale co, że nie mogę tego odczytać bez... Ty, no ale to ja nie mam co zrobić, bo... Czekaj, tu? Co tu jest? Ale ja ostatnio nawet levela nie wbiłem. No co ja mam zrobić? Halo? No co no to siup, ty? No przecież... A tu coś może jeszcze być. O, tu coś jest. A, widzicie. Narzędzie pokutne służące do dobrowolnego umartwiania ciała. Włosienica, okej. Okay. Za słabo się przyglądałem tym szlaczkom. Okej, okay, spoko, spoko. Cześć, panie.
A mogłem coś zrobić z nim. Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. Właśnie gości nie przerywaj. You left behind a very devoted and very young lady in waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. Careful, I'm starting to like you. Mm-hmm. But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild salutor, and that ended with me losing contact with my first salutor. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Dumna odpowiedź nie tylko wyczerpie z poziomu twojej skazy, Numy, ale również nakarmi ją jeszcze bardziej. Ho. Ale ci, możesz mu zapłacić, to taka duma? Nie, myślę, że bardziej jakbym miał kogoś przekonywać, tak ten, a nie, wiemy, że nie mamy pieniędzy, to ja bym... I don't have much dignity left. I'm prepared to beg for your help. That won't be necessary, Victor. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. No one in here. Okej, no to się ciekawie zrobiło. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to jest odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. No. Więc jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, ja byłem Mateusz, wy byliście wy. To było The Traumaturg, kurde! Widzimy się jutro, pa pa!